Nie jest dobrze na rynku szczecińskich szkół nauki jazdy. Kiedyś, by zapisać się na kurs, a potem na egzamin, trzeba było czekać długie tygodnie. Dziś to wcale nie jest problemem, a to szkoły nauki jazdy muszą walczyć o klientów. Problemów jest kilka. Pierwszy to planowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zmiana floty samochodowej. Renault miałyby zastąpić Hyundai. Dla szkół nauki jazdy to bardzo duży wydatek. Część mu nie podoła. Firmy, które o tym wiedzą, biorąc udział w przetargach, po prostu starają się kosztem nauki jazdy, kosztem tego, że my będziemy musieli kupić ich samochody, więc dla nas samochody sprzedają po 40 tysięcy, a dla Wordu wynajmują za 1 grosz miesięcznie. Szkoła jazdy, która nie wymieni samochodów, może pożegnać się z obecnością na rynku. Jak wiadomo, młodzi kierowcy chętniej szkolą się na samochodach, na których potem będą zdawać egzaminy. Inny problem to kwestia właśnie egzaminów. Po zmianach w systemie egzaminowania część teoretyczna prawa jazdy stała się prawdziwym pogromcą przyszłych kierowców. Liczba kursantów się zmniejszyła o 3/4 i to jest spowodowane kilkoma czynnikami. Jeden z czynników to demografia, ale to tylko 20%. Natomiast pozostałe czynniki to jest to, co się stało na rynku, czyli niemożność zdania egzaminu teoretycznego, bardzo, bardzo wysoko postawiona poprzeczka, głupie pytania typu jaka jest długość, jakie są wymiary tablicy rejestracyjnej, czy tam długość drążka do zmiany biegów. Szkoły jazdy w Szczecinie i w całym regionie padają jedna po drugiej. W tej chwili zbankrutowało 11, a kolejne przyznają, że są pod kreską. Kryzys, jeśli chodzi o szkoły nauki jazdy, o branżę szkoleniową, dotknął nie tylko rynek szczeciński, ale rynek ogólnokrajowy. Skala tego problemu to skala spadku obrotów. Każda firma, co najmniej 50% w skali roku w stosunku do ubiegłego, a nawet i więcej, ma obniżone obroty. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zdaje się nie przejmować kondycją na rynku szkół nauki jazdy i nie konsultuje z nimi ani zmian w egzaminach, ani zmian floty samochodowej. Argumenty, jakie padają ze strony WORD-u, to oczywiście takie, że szkoły wcale nie muszą zmieniać samochodów, a nowy system szkolenia lepiej przygotuje przyszłych kierowców do jazdy. Kwestia umiejętności to jest jeszcze kwestia zdrowego rozsądku. Kiedy ja zdawałem prawa jazdy, to nauka była 12 godzin i trudno powiedzieć, żeby kierowca przez 12 godzin nauczył się elegancko jeździć. Teraz mamy 30 godzin jazdy. Ośrodki szkolenia przyszłych kierowców boją się o przyszłość i, jak podkreślają, przy obecnym stanie rzeczy jeszcze połowa z nich może zniknąć z rynku.